Co zrobić po zobaczeniu Squid Game? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, Święty Monitorze, ksiądz Wojtek Iwanecki i ksiądz Piotr Piekło. No i kolejny odcineczek, który chcemy dzisiaj zrobić. Kolejny popkulturowy odcineczek, który chcemy dzisiaj zrobić. Jeżeli liczycie na wyjaśnianie katechizmu, to niestety nie dziś. Nie dziś. Ale... zajmiemy się serialem. Będą też rzeczy takie. Będą wątki religijne, oczywiście. Och, jak najbardziej. Chcieliśmy zatytułować odcinek, czy Squid Game jest serialem religijnym. No, były takie propozycje. No właśnie, Squid Game. Jeden z najbardziej kasowych, albo nie, najbardziej kasowy serial wyprodukowany przez Netflixa. I zrobiłem taki troszeczkę... totalny szał na świecie. No, i oglądany, naprawdę oglądany. Oglądany przez młodzież i przez dzieci, niestety. Niestety. I tutaj jest dużo kontrowersji i wcale się nie dziwię, bo zobaczyłem. Od ilu lat jest? Od 16. A jakie dzieci go oglądają? Z podstawówki. A skąd to wiesz? Z podstawówki. No właśnie. No, czyli ksiądz Piotr no, ma dane statystyczne, że jego podopieczni oglądali Squid Game'a. No, moi uczniowie. I to nie jest dobry pomysł. To znaczy, jak jesteś rodzicem, to nie pozwalaj swojemu dziecku na oglądanie tego serialu. To w ogóle jest taki jak poboczny wątek, ale moim zdaniem też istotny, nie? Te ograniczenia wiekowe w serialach, filmach, grach. Moglibyśmy się ich trzymać w Polsce kiedyś, zacząć. Tak. Wymaga. Znaczy są, znam rodziców, ludzi, którzy tego wymagają. Znam dzieci, które też mają ciężko, bo właśnie wszyscy oglądali. Ja widziałem tak. Squid Game, a ja nie widziałem. A ja nie widziałem. No, no. No właśnie, ale o serialu. Bardzo prosta idea, szybko może wyjaśnię, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, o co chodzi. Serial jest koreański, tak? Dobrze tak. Mówię? Koreański. I mamy dłużników zebranych w jedną ekipę, którzy mogą odkupić swoje winy i długi. Znaczy, wygrać wielką kasę i w ogóle, wiecie, zbawić się, tak, już tak duchowo na to patrząc, no to wiecie, to jest dla nich taka szansa życiowa. No i uczestniczą w takich igrzyskach śmierci, takie nawiązanie na igrzyska śmierci, ale to nie są igrzyska śmierci, w sensie nie ten film, ale te igrzyska są jak najbardziej śmiercionośne, no bo mają zadania, zabawy, no, które są takie niby dziecięce, ale bardzo brutalne i generalnie kończy się wygraną jednego człowieka, a wszyscy pozostali giną. Wszyscy. Znaczy, bo na tym tutaj przegrywasz w grę, to przegrywasz, giniesz. To przegrywasz życie. A przegrasz życie. I jest 456 graczy, bo ostatni gracz właśnie ma taki numer. Mhm. No i teraz tak, będziemy spoilerować, bo nie sposób nie spoilerować, więc dlatego tak zatytułowaliśmy odcinek. Jeżeli nie widziałeś serialu i chcesz go jeszcze zobaczyć i nie chcesz spoilerów, to... to nie oglądaj dalej, ale... ale jeżeli na przykład wiesz, że nie zobaczysz, a chciałbyś posłuchać naszej opinii, no to sobie oglądaj dalej i będziemy się z tego na pewno cieszyć. Dobra. Zobaczyliśmy serial i teraz tak, no, totalny nihilizm. To jest przesłanie tego serialu, moim zdaniem. Jak kończymy oglądać, to wydaje nam się, że nihilizm nic. To znaczy, że nic. Nic nie jest warte i wszystko jest bez sensu. I wszystko jest bez sensu. Nihilizm egzystencjalny, czyli życie ludzkie jest nic nie warte. Nic nie warte, bezwartościowe, bezsensowne. No. Można sobie zabić kogoś, no... to nie jest najmniejszy problem. To jest to trochę takie, bym powiedział, związane z azjatyckością może tego serialu. Mhm. Nie, bo to tak trochę, jeżeli chodzi o podejście do życia ludzkiego, ale u nas też jest to na Zachodzie. Z różnymi filozofiami nie jest to związane, że jest to taki trend, myślę cały czas jakoś tam modny. Nie jedna osoba się w tym odnajdzie. Taki pesymizm, nihilizm, nie? To takie rzeczy, które dzisiaj cały czas są gdzieś tam modne. No i nihilizm moralny, bo to też jest ważne. Mm. Ten serial po prostu pokazuje, że nie ma żadnych świętości, żadnych zasad moralnych. Dobra, zła. Że więzi rodzinne, że więzi miłości między dwojgiem ludzi, że więzi związane z jakąś lojalnością przyjaźnią. Tam po prostu przyjaciele się mordują, mordują się małżonkowie nawzajem. Można by tak, wiesz, taką filozoficzną jakąś, nie? Taką analizę, czy pokusić się, że nie ma takiego dualizmu tam, nie? Właśnie dobro-zło, tylko jest taki monizm, to jest wszystko takie, wiesz, no jesteś trochę dobry, trochę zły, chcesz właściwie przetrwać, nie? Tak nie wiadomo właściwie, wiesz... nie, czy co jest dobre, co złe i nie jest to w ogóle istotne. To nie jest jakby dylematem nawet, nie? No po prostu tak, no. Znaczy,
No i tu jest, no i dylemat, nihilizm religijny, ale tutaj nihilizm religijny według Netflixa dotyczy tylko jednej religii. No. Jest, zgadnijcie, jaka religia jest, jak to powiedzieć, ośmieszona. No tak, zgadnijcie, naprawdę. No. Nie jest to islam, nie jest to judaizm, nie jest to hinduizm. Jest to chrześcijaństwo i tutaj, kto oglądał, to przypomnijcie sobie wątek modlitwy. Tam jest jedna osoba w całym serialu, która się modli, wiecie, ludzie się mordują, nie? I w społeczeństwie, w którym jest 50% wierzących ludzi, bo 50% Koreańczyków deklaruje się jako ateiści, ale 50% jest wierzących, no w tym społeczeństwie, no tam na 456 osób w takim trudnym, granicznym momencie życia, nie, bo jeszcze to jest ważne, oni tam chcą być po prostu, nie, no to nie jest tak, bo chcą wygrać tą kasę i mogliby zrezygnować. I nawet rezygnują po pierwszej grze, ale potem wszyscy wracają, się okazuje. Znaczy większość osób wraca, może nie wszyscy. No, ale no i w tym filmie jest tylko jedna osoba, która się modli w tym wydarzeniu i to jest w ogóle chrześcijanin. Tak, no modli się, no i modli się właśnie i tak się modli, że modli się tak naprawdę i jest to tam bardzo jasno pokazane, bo zaraz jest bohaterka, jedna z bohaterek głównych, która po prostu wykazuje obłudę tej modlitwy, nie? I jej totalny bezsens, nie? Tak. No, bo jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to powinien... To jest bardzo często taki, wiesz, też argument kultury przeciwko ludziom wiary, nie? Że są obłudni, że to tu się modlą, tam robią coś innego i to jest, wiesz, taki częsty argument i to zawsze... No i to jest jeden argument. Zawsze fajnie to wrzucić, nie? To zawsze działa. W filmie gdzieś tam, wiesz, w dyskusji to zawsze zadziała. Jest jeszcze jedna scena, jak jest pokazany, no i teraz tak, ten człowiek, który się modli, ale potem jest tą obłudę wykazuje mu dziewczyna, która jak się potem okazuje, jest córką pastora, który bił jej matkę i czynił jej jakąś krzywdę. Najprawdopodobniej ją molestował seksualnie, bo to tam jest wprost powiedziane. Ona jakby opowiada tą historię swojego życia i zawsze potem, jak krzywdził mamę i ją, to się modlił. Jezu. I ona o tym mówi i dlatego... No, i to jest taki obraz. A potem w ostatniej scenie jest taki pastor przedstawiony. Główny bohater, to jak kojarzycie, wypada z samochodu i pod nogi takiego nawiedzonego pastora, który mówi, że zbliża się piekło i będzie piekło i no, ten główny bohater przeżył właśnie to piekło, nie? On już jest po, tak? On go przeżył, nie? No, więc chrześcijaństwo, religia, nie? No. No okej, okay, no to powiedzieliśmy o tym serialu, no straszne rzeczy i teraz ktoś nas słucha, nawet nie ogląda tego serialu, sobie myśli, ale o co chodzi? Jakie chrześcijaństwo? No i tu jest paradoks. Paradoks jest w tym serialu taki. Jest coś dobrego. No tak, no o czym dobrego? No, niby się wydaje, że jest coś dobrego. Dlaczego? Dlatego, że przemianę moralną przeżywa główny bohater, który jest degeneratem społecznym, ale który odnajduje w tych skrajnych momentach, odnajduje w ogóle wartości moralne i jest gotowy oddać życie. I w ogóle ci bohaterowie, którzy są sportretowani pozytywnie, gdzieś tak od połowy serialu, to są, zauważcie, ludzie, którzy oddają życie za drugiego człowieka. Są gotowi to zrobić. Ta na przykład dziewczyna, która przeżyła, właśnie paradoksalnie przeżyła takie doświadczenie, ona zachowuje się jak archetyp Jezusa. Jest gotowa oddać za swoją koleżankę życie. Nie? Główny bohater jest w stanie oddać swoje życie, zajmując się najstarszym z graczy, biorąc go do pary, czyli jakby zakładając, że bierze kogoś, kto tylko go... Kto mu utrudni wygranie tej gry, nie? I się nad nim lituje i co się okazuje, paradoksalnie on wygrywa. Ciekawe. On wygrywa, więc ktoś, kto jest moralny... Ale pytanie, czy to jest, wiesz, wynik jego moralności, czy przypadek po prostu tak wyszło? No i tu jest kolejny nihilizm, bo okazuje się, że to jest przypadek, że tak naprawdę mógł wygrać każdy, jak się głębiej przyjrzymy temu serialowi, a wygrał po prostu ten człowiek, on sam nie wie dlaczego. On... Dlatego, że miał szczęście, nie? I tak mówi tam w jednej z ostatnich scen tak naprawdę pomysłodawca całej tej zabawy, ale to wiecie, o kogo chodzi, o owego dziadka, nie? Więc co się okazuje, że to jest przypadek. Więc teraz tak, przesłanie Squid Game. Nie ma, bo dobrym jesteś przez przypadek. 10 minut mówimy, co? No. Cały odcinek i nie ma, no i co, no? No ale... Ale coś z tego pozytywnego Ale co z tego pozytywnego wy... Proszę cię w imieniu tych, którzy już stracili tyle czasu z nami, no. Kiedybym zobaczył ten serial i... Znaczy, jak go zobaczyłem, to tak.
Dobro wygrywa. Mhm. Moralność wygrywa. I tylko chrześcijaństwo tak naprawdę uczy tej moralności. I to chrześcijaństwo, które jest tak negatywnie sportretowane w tym serialu, jest odpowiedzią na to, żeby serial nie stał się rzeczywistością. Jeżeli bym zobaczył ten serial, bo jeżeli twoje dziecko, nie, albo twoja koleżanka, kolega, przyjaciel, nie, zobaczyli ten serial i już żeśmy go zobaczyli i teraz zastanawiamy się nad tym, co dobrego wyciągnąć z tego, z tych 8 godzin, nie, czy one były zmarnowane. Nie, one nam przypomniały, że nadzieją dla tego świata jest chrześcijaństwo, bo ono tego uczy. Ono tego uczy, żeby oddać życie za przyjaciół. Tak, jest ofiara Chrystusa, który właśnie to robi. Nie? Oddaje życie za nas, żebyśmy my żyli. I dlatego nasze życie to nie jest Squid Game. Nie musimy się tutaj naparzać i mordować i wyrzynać. Ale właśnie ma ono sens, nie? Głębszy wymiar. No i to jest nadzieja chrześcijańska. To jest to, co daje nam w ogóle tak pokój, radość nie? I jakąś taką pewność, że w ogóle w dobrą stronę idziemy. I żeby do tej prawdy dojść, wcale nie trzeba oglądać Squid Game, więc jeżeli nie oglądałeś, nie oglądałaś, to nie oglądaj. Chodź Biblię. No właśnie. I szybciej do tego dojdziesz. Tak, i szybciej do tego dojdziesz i głębiej zaczniesz to przeżywać i na pewno nie będziesz takim chrześcijaninem, jak ci bohaterzy właśnie tak sportretowani w serialu. Czas na patrona odcinka chyba. A patronem odcinka jest święty Justyn, męczennik, apologeta. Człowiek, który żył w II wieku, czyli u początku chrześcijaństwa. Co ma wspólnego ze Squid Game? Bo szukał prawdy w kulturze, która nie była chrześcijańska. Mm. Szukał prawdy i takich ziaren logosu, ziaren Bożego Słowa. Analizował kulturę antyczną, grecką, rzymską i właśnie tego szukał. Prowadził apologię, czyli przedstawiał pozytywny obraz chrześcijaństwa, a ten obraz w tamtym społeczeństwie był bardzo mocno wykrzywiony, tak jak właśnie teraz bardzo często robią współczesni twórcy różnych seriali i filmów i różnych treści, które się w internecie pojawiają. Po prostu wykrzywiają obraz chrześcijaństwa, a Justyn prowadził apologię, pisał dzieła i tak pokazywał, czym chrześcijaństwo tak naprawdę jest. Ja tak wrzucę tylko, że wtedy na przykład był popularnym takim atakiem na chrześcijan, na wyznawców Chrystusa, że są kanibalami. Tak. Bo tak. Ci, którzy nie uczestniczyli w mszy świętej, słyszeli jakieś tam że jedzą plotki, jedzą ciało Chrystusa i to były popularne. Tak. Popularna myśl, że... Albo zarzucano chrześcijanom ateizm. Nie? Tak, czyli tylko jeden nie, Bóg. No bo tylko jeden Bóg, nie? I ten. Więc było dużo takich przekłamań, a apologeci zajmowali się właśnie prostowaniem tej rzeczywistości. Dlatego módlmy się o to, żebyśmy byli współczesnymi apologetami chrześcijaństwa. Wołając, święty Justynie, módl się za nami. Życzymy wam, żeby wasze monitory i całe wasze życie były święte. Amen.